W naszym ośrodku, to znaczy w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, tętniczym nadciśnieniem płucnym, zajmujemy się już 12 lat. No, z tej perspektywy sami widzimy, ile się nauczyliśmy na temat tego zespołu chorobowego, bo 12 lat temu te wszystkie skróty, MPAP, DPG, to była no, pewna abstrakcja. Mamy szczęście pracować w wieloprofilowym ośrodku, w którym no, mamy możliwość przeprowadzenia wszystkich niezbędnych badań diagnostycznych dla ustalenia przyczyny nadciśnienia płucnego. Jest to też ośrodek, w którym poza pomiarami hemodynamicznymi wykonywane są też zabiegi balonoplastyki tętnic płucnych. Jest to też ośrodek, w którym przeprowadzane są transplantacje płuc, więc na pewno to też w istotny sposób wpływa na możliwości i też jakość naszej pracy, ale najważniejsi też są oczywiście ludzie, czyli zespół osób, które zajmują się diagnostyką i leczeniem pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym i ten zespół to są wspaniałe osoby, a praca z nimi jest prawdziwą przyjemnością i to, co ważne, możemy na siebie nawzajem liczyć. Jestem przedstawicielem jednego z dwóch ośrodków, które zajmują się leczeniem chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym w Gdańsku. Ośrodek nasz powstał na bazie oddziału intensywnej terapii kardiologicznej Szpitala Uniwersyteckiego. Od początku leczeniem chorych, diagnostyką zajmują się panie dr Bożena Zięba i Marta Taszner. Szanowni Państwo, bardzo chcieliśmy Państwa przywitać oraz gościć w naszym mieście Gdańsku. Ale to się nie udało. Dlatego myślę, że łącza internetowe pozwolą Państwu wysłuchać interesujących wykładów, podzielić się swoimi uwagami, a także uczestniczyć w warsztatach, które zostały przygotowane. Bardzo dziękuję i zapraszam. Pracownia nasza od wielu już lat zajmuje się diagnostyką inwazyjną i leczeniem pacjentów z chorobami układu krążenia, w tym również tak trudną grupą pacjentów, jaką są chorzy z nadciśnieniem płucnym. Wspólnie od wielu już lat z pierwszą i drugą kliniką chorób serca zajmujemy się diagnostyką głównie inwazyjną w tych pacjentów, pozwalającą na precyzyjne postawienie rozpoznania, na ocenę stopnia ciężkości tej choroby, jak również sprawdzając wazoreaktywność naczyń płucnych, pozwalamy podjąć decyzję co do włączenia tych chorych do programów terapeutycznych. Kolejną grupą pacjentów, którą zajmujemy się od kilku lat w grupie chorych z nadciśnieniem płucnym, są chorzy z nadciśnieniem zakrzepowo-zatorowym. Tej grupie chorych od 2 lat jesteśmy w stanie zaoferować pomoc pod postacią zabiegów balonoplastyki polegających na poszerzeniu zwężonych fragmentów tętnic płucnych z pomocą baloniku. Tutaj współpraca nasza z Centrum Europejskim w Otwocku z profesorem Kurzyną pozwoliła na poprowadzenie tego programu i skuteczne leczenie tych chorych. W najbliższym czasie planujemy uruchomienie 24-godzinnego dyżuru dla chorych z ostrą zatorowością płucną. Jesteśmy w trakcie kompletowania całego zespołu, który pod telefonem będzie w stanie konsultować o każdej porze dnia i nocy tych niezmiernie trudnych chorych. Szanowne koleżanki, koledzy, mam ogromną przyjemność po raz pierwszy zaprezentować zespół przeszczepów płuc. Zespół, który stanowi komplementarną część leczenia nadciśnienia płucnego w tych przypadkach, których nie można już uzyskać skuteczności leczenia. Bardzo się cieszę, to jest ogromny zaszczyt, aby dołączyć do grona kolegów zajmujących się tym poważnym zagadnieniem i czuć, że jest się częścią tego zespołu. Historia kardiologii dziecięcej w Gdańsku to już ponad 50 lat działalności jednostki.
Początki były trudne, to były lata 70. poprzedniego stulecia, kiedy diagnostyka wad wrodzonych serca opierała się głównie na badaniach hemodynamicznych. Badania były przeprowadzone przez pana profesora Jana Recińskiego, który wyszkolił wspaniały zespół lekarzy, którzy kontynuują jego pracę. Działania hemodynamistów sprawiały, że mamy motywację do poszukiwania nowych rozwiązań, nowych wyzwań, aby pomóc naszym pacjentom. Aktualnie pod opieką kardiologów dziecięcych w naszym ośrodku znajdują się 3 pokolenia pacjentów. Tamci z lat 70., ich dzieci i ich wnuki. W tej chwili próbujemy rozwiązać problem tętniczego nadciśnienia płucnego u dzieci. Dlaczego próbujemy? Wiesz, ta choroba ma wielopłaszczyznowy charakter. Wymaga współpracy wielu specjalistów, wielu zespołów specjalistów i wzajemnego zrozumienia. Pomimo licznych badań, projektów, analiz dotychczasowych działań, diagnostyka i w związku z tym zaproponowanie właściwego procesu terapeutycznego w populacji dzieci, najmłodszych dzieci z rozpoznaniem nadciśnienia płucnego jest bardzo złożona i obwarowana różnymi problemami w trakcie jej realizowania. W naszym ośrodku, w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, przeszczepiamy płuca u pacjentów dorosłych. Jest odpowiedni zespół, który kwalifikuje i przeprowadza te procedury. Niestety dawców jest tyle, ile jest. Chcąc zyskać na czasie eksperci w Europie, a wśród nich, w tym zespole ekspertów, znalazł się profesor Robert Sabiniewicz, który jest jednym z członków zespołu na mojej kliniki kardiologii dziecięcej w Gdańsku, zaproponowali pacjentom z nadciśnieniem płucnym opcję terapeutyczną polegającą na implantacji przedsionkowego regulatora przepływów. Ta opcja terapeutyczna jest zaproponowana pacjentom z nadciśnieniem płucnym wówczas, kiedy skończyły się już wszystkie inne opcje, zwłaszcza farmakologiczne leczenia tej złożonej jednostki chorobowej. Pierwszy zabieg, pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie, został wykonany w 2017 roku. Natomiast 2 miesiące temu implantacja EFR-u pacjenta z idiopatycznym tętniczym nadciśnieniem płucnym przeprowadziliśmy w naszej jednostce. Pacjent oczekuje na przeszczep serca w warunkach domowych i przyjeżdża na kontrole wyznaczone według protokołu badania. Tym pozytywnym akcentem chciałabym podziękować Państwu za możliwość podzielenia się informacją o naszym ośrodku. Szkoda, że nie możemy się spotkać tutaj w Gdańsku. Tak bardzo tego oczekiwaliśmy wszyscy. Niestety potoczyło się inaczej. I w związku z tym życzę nam wszystkim zdrowia, spokoju i może chociaż chwili uśmiechu. Bardzo dziękuję.